Magdalena Środa. Obcy, inny, wykluczony. Książka wydana przez Słowo, obraz, terytoria. Książka w mojej ręce, w moim sercu. Myślę, że jedna z najważniejszych XXI wieku lektur, ale też książka, która niesamowicie podsumowuje, nie tylko analizuje współczesność, nie tylko prowadzi nas do zrozumienia może i przyszłości, ale podsumowuje pewne wątki. I ja bym zaczęła tą dyskusję na temat tego tekstu od definicji, bo robi pani profesor definicję, co wydaje mi się jest i ważne, i równocześnie trochę karkołomne, proszę wybaczyć, bo te pojęcia obcy, inny są bardzo często traktowane synonimicznie, czy bardzo często są gdzieś na tyle mocno ze sobą złączone, że trudno jest je czasami oddzielić. Obcy już na wstępie jest przez panią profesor wytłumaczony jako nienależący do naszego porządku, noszący chaos, który przede wszystkim jest poza granicami, wnosi w sobie taką radykalną różnicę, budzi też lęk, grozę, to zwierzę, dziki niewolnik, uchodźca. Natomiast inny to ten, kto się od nas różni, jak pani profesor pisze, inaczej odpowiada na pytanie, kim jestem, należy do wewnętrznej struktury, tym innym jest kobieta, gej, lesbijka, niepełnosprawny, szaleniec. I tu właśnie moje pierwsze pytanie, bo z jednej strony ten podział jest fundamentalny, natomiast w takim porządku gdzieś społecznym, czy w naszych czasach, które coraz bardziej stają się fanatyczne, zastanawiam się, czy te dwie figury się czasem nie zlewają. Inny nie zaczyna być coraz bardziej obcym, czy inny nie zaczyna być coraz bardziej przynależnym do tej struktury, która budzi lęk, która jest radykalnie różna, której się nie da przełożyć na żadne narracje. Tak, znaczy niewątpliwie to są w ogóle pojęcia bardzo nieprecyzyjne. Ja jednak starałam się opracować taką wyraźną różnicę między właśnie tymi, którzy są spoza granic, którzy są tym wrogiem, albo którzy są marzyńcami w starym znaczeniu, a tymi, którzy należą do naszego społeczeństwa, ale jakoś nie odpowiadają normie, nie są normalni. I to wydaje mi się dosyć ważne rozgraniczenie, ale ma pani profesor w pełni rację. Figura obcego jest figurą jakby podstawową i ona jest przede wszystkim, i to widzimy dzisiaj, narzędziem politycznym. Dziś można organizować politykę wskazując obcych. I tym obcym niekoniecznie musi być Niemiec, albo Żyd, który organizuje spisek, albo barbarzyńca, albo dziki, których nie ma. Tym obcym, który pełni te funkcje polityczne, to znaczy z jednej strony pokazuje nam cel, jakim jest funkcjonowanie wspólnoty, to znaczy obrona przed tym, co do nas nie należy, z drugiej strony chodzi o zaciśnienie tej wspólnoty wokół kategorii my, swojscy, naszość i tak dalej. I to pełni bardzo ważne funkcje polityczne. Z trzeciej jakby strony, to co robi władza i to widać w naszym przypadku w szczególności, to jest po wskazaniu wroga władza jawi się jako ta, która przed wrogiem będzie nas bronić. Czyli ona najpierw wytwarza tego wroga, wzmacnia go, a potem mówi tylko my was przed nim obronimy. I w tym sensie ta figura obcego, rozumianego jako wroga, jako motor polityki i narzędzie do konsolidacji tożsamości wspólnotowej, właściwie to jest obojętne, kto to będzie. A jeśli zobaczymy polską rzeczywistość, to nikt nas dzisiaj nie straszy Niemcem ani Rosjaninem. Żydem różnie bywa, ale gejem, LGBT, uchodźcą, którego nikt nie widział. Jednym słowem, ta kategoria obcego jako wroga może pochodzić z różnych sfer. I w tym sensie obcy i inni tu się mieszają. Bo przecież geje są niewątpliwie Polakami. Osoby LGBT mają polską narodowość, ale stają się obcymi, tak jak kiedyś obcymi byli dzicy, niewolnicy czy
czy wrogowie. Więc jakby w tej warstwie politycznej to pojęcie inności i obcości zlewa się rzeczywiście, zwłaszcza wtedy, kiedy ono ma taki charakter czysto instrumentalny. Po prostu władza chce znaleźć wroga i skupić naszą nienawiść na konkretnych osobach, no to wtedy bierze sobie kobiety, feministki, ateistów, różne grupy społeczne, również należące i przede wszystkim należące do naszego społeczeństwa, jako te, które zagrażają tej właściwej tożsamości. Natomiast jakby z historycznego punktu widzenia, z punktu widzenia czasów emancypacji, to wydaje mi się to odróżnienie dosyć istotne, bo to są jakby inne figury. Figura obcego, patrząc się, powtarzam, historycznie, to jest figura tego barbarzyńcy, dzikiego, niewolnika. Jednym słowem, w naszej kulturze, która jest taka bardzo humanistyczna, można powiedzieć, jest tym bardziej humanistyczna, tym bardziej odróżnia to, co jest ludzkie od tego, co jest nieludzkie. Ta figura obcego jakby desygnowała to, co nieludzkie. Dlatego nazywam te figury odzwierzęcymi. To są te grupy, które nie mają cywilizacji, nie mają pisma, nie mają dorobku kulturowego. No jednym słowem nie spełniają kryteriów kultury europejskiej. To są zwierzęta, zwierzęta jak takie postacie czy figury absolutnie, można powiedzieć, macierzyste dla całego zbioru obcych. To są dzicy, to są niewolnicy, no i dzisiaj to są uchodźcy. Oni są jak zwierzęta, są terrorystami, albo są dzicy, są inni, są odmienni i tak dalej. Ja tu zwracam uwagę na to, że ta figura obcego konstruowana w tym kontekście, w obrębie kultury europejskiej, to nie jest figura wroga. W takim sensie, w jakim ona się pojawia albo w dyskursie politycznym, albo w takich kanonicznych utworach jak u Karla Schmitta w teologii politycznej, to tak naprawdę jest figura nikogo, nikogo. To znaczy ten obcy nie jest wrogiem, bo nasz wróg jest traktowany w sensie wojennym czy politycznym jako przeciwnik, ale równoprawny. On ma narzędzia do zabijania, my mamy narzędzia do zabijania, on ma swoją historię i tradycję, my mamy swoją. Natomiast obcy w tym kontekście jest po prostu nikim. Jest nikim, to znaczy nie jest człowiekiem. W pewnym momencie w rozdziale poświęconym obojętności ja odróżniam obojętność moralną, o której dużo wiemy, bo to jest dosyć powszechne zjawisko, od tego, co Zygmunt Bauman nazywa adiofaryzacją. To dziwne słowo, nie mogłam znaleźć lepszego, ale różnica jest zasadnicza, to znaczy ja czasem, czy my czasem, albo często jesteśmy objętni na krzywdę innego, no i trzeba się zastanowić, jaką przyczynę tego zjawiska, ale czasem jesteśmy objętni, ponieważ innego nie uznajemy za człowieka. On jest po prostu nikim. I to jest taki rodzaj obojętności, który po prostu wyklucza całe grupy społeczne, w ogóle z takich kategorii przedmiotów empatii, współczucia i tak dalej, i tak dalej. To zjawisko wydaje mi się czymś niesłychanie ważnym, dlatego w tej książce było takie ważne, żeby tą obcość, no, oczywiście z jednej strony może być traktowana bardzo praksjologicznie w polityce, żeby mobilizować siły tożsamości wspólnotowej i tak dalej, no, ale z drugiej strony w perspektywie historycznej ten obcy był zawsze nikim, nikim. Był czymś, co nawet nie jest zagrożeniem. Jego można uprzedmiotowić, jego można eksploatować, jego można eksterminować, jego można poddać różnego rodzaju zabiegom, stereotypizacji, biologizacji, orientalizacji. On się jawi po prostu jako przedmiot pracy, jako przedmiot naszych myśli, jako przedmiot. Nie jest podmiotem. To zjawisko wydało mi się szczególnie ważne. Natomiast inny, w takim porządku historycznym, to najczęściej był ten, który z naszego punktu widzenia emancypował się prędzej czy później, ale to byli ci, którzy znajdowali się na dole drabiny społecznej. Społeczeństwo ma postać hierarchiczną. Każde społeczeństwo wyznaczone jest przez pewne normy, definiowane przez tych, którzy mają władzę.
ta władza jest oczywiście patriarchalna i to jest władza białego mężczyzny. No i wszyscy, którzy nie spełniają norm, które on dyktuje, on w sensie symbolicznym, są innymi, są na dole tej drabiny, są gorsi, są nie dość męscy, są nie dość biali, są nie dość normatywni i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy mnóstwo takich grup, takich właśnie jak kobiety, które są nie dość męskie, które są zawsze inne wobec tego, kto wyznacza normatywność. To są oczywiście geje. Pewno bym w innym kontekście tak skrupulatnie nie przyjrzała się historii homoseksualistów, no gdyby nie to, że w Polsce dzieje się to, co się dzieje, to znaczy nagle na gejach i osobach LGBT skupiona jest jakby cała nienawiść społeczna ze względu oczywiście na pewną użyteczność polityczną, którą rządząca partia zobaczyła w wytwarzaniu takiego wroga jak właśnie LGBT. Ale to jest bardzo wiele grup. To są cyganie. Ja pamiętam kiedyś, dawno temu pracowałam taki referat na temat stereotypów. Ktoś mi wskazał na encyklopedię, którą cytuję zresztą. To jest encyklopedia Ultima Thule, wydana w roku 1936 bodaj. Zaczęła być wydawana i no i wojna światowa uniemożliwiła dokończenie jej, ale cygan, jak wiadomo, literka C i znajduje się tam hasło cygan i zawsze polecam je swoim studentom do przeczytania, bo to jest hasło, które jest zbiorem wszystkich możliwych stereotypów. Cygani kradną, nie myją się, zajmują się handlem końmi, patelni, a cyganki, proszę zwrócić uwagę, cytat dosłowny, cyganki są piękne, ale w wieku 35 lat więdną zupełnie. Cygan nie brzydzi się mięsem jeża, uwielbia padlinę. No, jednym słowem, całe hasło z różnego rodzaju stereotypów. I takich grup, ja żałuję, że ta encyklopedia nie wychodziła do końca, bo co tam by było pod hasłem kobieta albo pod hasłem Żyd, możemy sobie dopiero wyobrazić. Więc mamy mnóstwo takich stereotypizowanych grup w każdym społeczeństwie. Kobiety, geje są tutaj jakby no, największą tego rodzaju grupą mniejszościową. Mniejszość rozumiemy zawsze jako grupę dyskryminowaną. No ale to są też cyganie niepełnosprawni intelektualni, tak zwani szaleńcy. Tam zresztą dużo jest Michela Foucault w tej książce. Szczerze powiedziawszy, miałam kłopot z Żydami, dlatego że w pewnym momencie miałam nawet takie wrażenie, śledząc źródła dyskryminacji, takiej, która ma charakter mentalny, i pomyślałam sobie, chyba to antysemityzm jest u podstaw dyskryminacji, bo jest to ten rodzaj ksenofobii, który wiecznie się reprodukuje, wiecznie się reprodukuje. Nawet ci, którzy przekonali się już co do tego, że geje są ludźmi, to co do Żydów jakoś mają wątpliwości, co dla mnie jest niewiarygodne, to jest horrendum. Mieliśmy Holokaust, mieliśmy pogromy, w każdym kraju są po setki, dziesiątki pogromów i ten rodzaj nienawiści wobec Żydów się pojawia, a jednocześnie oni są zarazem obcy, bo oni są tym wrogiem wiecznym, można powiedzieć, no, ale żyją w obrębie społeczeństw, tylko na dole drabiny społecznej albo w enklawach społeczeństwa. Więc tak szczerze powiedziawszy, chciałam jeszcze stworzyć taką trzecią kategorię tych figur pogranicza, bo cygan też jest taką figurą pogranicza i Żyd też, no ale w końcu Żyd pojawił się jako ten, który znajduje się na dole drabiny społecznej, no bo wzięłam pod uwagę fakt, że 1/3 mieszkańców Polski swego czasu to byli Żydzi, więc to jest po prostu element naszego społeczeństwa. Taką pierwszą figurą obcego jest zwierzę. I tu się zastanawiam, bo już pani profesor wspomniała o zwierzęciu. Czym, mówię specjalnie czym, nie kim, bo my się nie potrafimy wyrażać o zwierzętach
w taki personalny, taki podmiotowy sposób. Myślę, że tu wychodzi też największa funkcja języka jako źródła takiej i stygmatyzacji, i wykluczenia. My stosujemy albo takie eufemizmy, czyli o martwym ciele zwierzęcia będziemy mówić terminami gastronomicznymi, filet, prawda, nie trup kury, co już pokazuje ten problem językowy i tą strukturę. Ale z drugiej strony, gdy mówimy o zwierzęciu, to zwierzę jest zawsze dla nas już nacechowane jakoś aksjologicznie. Myślę, że nie bez przyczyny ostatnimi czasy mogliśmy obserwować taką dyskusję polityczną, gdzie jedna z posłanek powiedziała zwierzę ludzkie i zwierzę pozaludzkie. No i dużo osób zareagowało na to wręcz histerycznie. Jedni się śmiali, a cóż to takiego, inni, jak można mówić, zwierzę. Kontrowersji i to czasami u ludzi, którzy czy są związani mocno z polityką, czy z takim życiem społecznym, pokazuje, że no, ciągle dla nas to pojęcie zwierzę nie jest neutralne. Pani profesor pisze o figurze zwierzęcia, jako takiej pierwszej figurze właśnie obcego. To jest to nie my, ale ja się zastanawiam, czy my w ogóle rozumiemy, czym jest zwierzę? Czy może to jest dla nas cały czas trochę tak jak uchodźca, którego też tak naprawdę nie znamy, ale będziemy deprecjonować? Pojęcie, które ma od razu wykluczyć, czy pojęcie, które ma od razu zdeprecjonować? Prawda? Suka, zdychasz, czy zachowujesz się jak zwierzę? To nie są komplementy. Nie, oczywiście. Znaczy, no, mamy takie dyskursy identyfikacji, które polegają na odgraniczeniu tego, co nasze, co wchodzi w ramy naszej tożsamości czy wspólnoty, od tego, co na pewno i radykalnie nią nie jest. I zwierzę było tak traktowane przed Darwinem, rzecz jasna, dlatego Darwin jest taką postacią szalenie rewolucyjną, bo nagle się okazało, że istnieje pewna bardzo wyrazista ciągłość, a późniejsze badania pokazują, że jeśli przyjrzymy się różnym genotypom, to te różnice są naprawdę w sumie niewielkie, ale rzeczywiście przez setki lat zwierzęta były traktowane i są nadal traktowane, bo to jest cały paradoks w tym podejściu do zwierząt, jako przedmioty, jako coś, co jest radykalnym zaprzeczeniem człowieczeństwa. I ja robię taki cały przegląd historyczny, ale robię to nie samodzielnie, tylko robię to w towarzystwie, czy wspierając się autorytetami osób takich jak Adorno, czy Derrida, czy Donna Haraway, którzy bardzo wyraźnie w swoich publikacjach, a to jest dosyć istotne, bo jeśli jakaś feministka pisze o prawach zwierząt, to jest traktowana bardzo marginalnie, ale jak Jacques Derrida zastanawia się nad zwierzęciem, którym jestem, to nabiera swojej filozoficznej, to nabiera swojej filozoficznej mocy. Więc tu nie chodzi w tych rozważaniach na temat figury zwierzęcia, nie tylko chodzi mi o taką postawę, czy też nakłanianie takiej postawy, którą musimy zająć, postawy współczucia czy postawy uznania praw zwierząt, bo jakby ten wątek normatywny w tej części mnie trochę mnie interesuje, tylko w jaki sposób konstruowana jest ta figura zwierzęcia. Ona zawsze ma postać mnogą, to znaczy zawsze są jakieś psy, albo jakieś krowy, albo jakieś robaki. Zawsze jest to postać mnoga i to, co jest ważne, to, że zwierzę jakby nie ma twarzy. To, o czym mówiłaś też, że w tym języku ono jest zawsze pejoratywne, prawda? Ubój zwierząt, nie zabijanie zwierząt, tylko jest ubój zwierząt. Samo słowo świnia na przykład, czy krowa, nie jest tylko po prostu opisowe, ale jest jednocześnie pejoratywne. Nawet jeśli mówimy pochwały, tak jak wierny, jak pies, to też widzimy w tym jakiś rodzaj uległości, która człowiekowi nie przystoi, tak mi się wydaje. No, jednym słowem, to jest taka najbardziej podstawowa figura, bo jeśli chcemy kogoś, tego obcego albo innego, potraktować bardzo negatywnie,
albo nadać mu taką definicję i taki opis, żeby on nie mieścił się w naszych strukturach szacunku, no to mówimy, to jest, on jest jak zwierzę, on jest jak zwierzę, on jest bezrozumny jak zwierzę, on jest dziki jak zwierzę i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś podstawowa figura i muszę powiedzieć, że ja sobie do niedawna nie do końca z tego zdawałam sprawę, bo zawsze oczywiście zajmowałam się tematyką praw zwierząt, ale nie wiedziałam, że to właśnie o czym powiedziałaś, to te zwierzęta ludzkie i nieludzkie, to jest zgodne z nauką. Po prostu zwierzęta są nieludzkie i są ludzkie. Wszyscy jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu zwierzętami. Że nagle ta kwestia właśnie w kontekście politycznym jest jakąś kwestią fundamentalną zupełnie, zwłaszcza dla ludzi myślących konserwatywnie. Bo ja pamiętam, jak bywałam bardzo często w Sejmie, kiedy byłam ministrem i niektórzy bardziej ambitni intelektualnie posłowie, żeby mnie atakować, to nie atakowali mnie, jeśli chodzi o moje poglądy dotyczące praw kobiet czy praw zwierząt, tylko mówili, jaka jest pani antropologia? Jaka jest pani antropologia? Ja mówię, no ja jestem historykiem filozofii, my filozofowie znamy różne antropologie, ja mogę tutaj przytoczyć, ale no mówię, no nie mogę zająć takiego pełnego stanowiska. Mówię, no właśnie, bo przecież człowiek jest istotą stworzoną przez Boga, istotą duchową i rozumną. I jeśli ktokolwiek wykazuje jakieś odstępstwo tej definicji, która no z grubsza jest definicją arystotelesowską, ale przede wszystkim tomaszową, to znaczy, że on już rodzi jakieś zagrożenie dla tradycji, dla kultury, dla czegokolwiek. Że wszelkie próby zrównywania człowieka ze zwierzęciem, znowuż przywołuję Darwina, wydawały się, ale w Polsce politycznie wydają się nadal, totalnie bulwersujące, totalnie bulwersujące. Chociaż oczywiście ci sami polityczni tomiści nie zwracają uwagi na to, że ta tomistyczna koncepcja człowieka jako istoty duchowej, rozumnej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, tak naprawdę ona zawiera tą swoją dwoistość, tą dwoistość normatywną, bo przecież kobieta ma gorzej uposażony umysł, znacznie bardziej osłabioną przez grzech pierworodny wolę. No i ta jej cielesność jest bardziej wodzona na pokuszenie, ona jest niezdolna do pewnych zachowań, do których zdolny jest mężczyzna. No ale z politykami, w każdym razie w polskim parlamencie, trudno na ten temat się dogadać. Pamiętam, że to był jakiś taki ważny punkt. Ktoś mi się zapytał, jaka jest pani antropologia? I to tak jakby chciał, nie wiem, dowiedzieć się czegoś fundamentalnego, z czego wszystko wypływa. I, no i widać, że jakby myślenie konserwatywne to jest takie myślenie cały czas w kategoriach tomistycznych, tego człowieka stworzonego na obraz podobieństwo Boga i tego człowieka, który posiada wolę i posiada rozum i posiada duszę, nieśmiertelną duszę i tak dalej, i tak dalej. Co jest bardzo patriarchalną, bardzo ograniczoną koncepcją, bo przecież my wiemy w filozofii współczesnej nasza tożsamość, czy to, co się nazywa naturą ludzką, zostało bardzo mocno ucieleśnione, useksualnione, pełne emocji. No, to wszystko dzieje się przynajmniej od czasów Fryderyka Nietzschego czy Freuda. I wiem, jak te koncepcje ewoluują, ale na polityczny użytek jakby taki, że tak powiem, ograniczony tomizm jest cały czas ważny. Tak, kobieta zwierzątko, znaczy, dlatego kobieta jest bliska natury, dlatego ona się dobrze czuje, najlepiej w domu, z ogrodem, z dziećmi w tym ogrodzie. Tak, to są zresztą narracje, które ciągle powracają. Przecież już widać to i po drugiej, i po trzeciej fali feminizmu. Ale zwierzę jako figura właśnie obcości, ono właśnie gdzieś tutaj nie tylko zapowiada kobietę i tą strukturę hierarchii, tego porządku uprzedmiotowienia, ale również zapowiada migranta czy uchodźcę. Tu specjalnie, prawda, gdzieś dodałam tego migranta, bo wydaje mi się, że uchodźca jest dramatem. Natomiast i uchodźca, i migrant będzie budził zastrzeżenia w tych, którzy są
tych, którzy się czują na miejscu, czy są zadomowieni. To jest takie uznanie, że skoro mogę wskazać na groby moich przodków, to od razu należy do porządku przestrzeni i kultura, która jest moja, prawda? Natomiast właśnie język zaczyna się to w zasadzie już w czasach kolonialnych. Potem przejmie to Trzecia Rzesza. To wróciło w 2015 roku. Będzie traktował uchodźców jako insekty, jako szczury, jako no przede wszystkim te i wstrętne gdzieś, prawda, dla nas gatunki zwierząt pozaludzkich i równocześnie odrażające czy zagrażające, roznoszące choroby. I wydaje mi się, że w tym języku zawarta jest nie tylko depresja, gdzieś czytając swoją książkę miałam wrażenie, że my dobrze wiemy, kim tak naprawdę jest uchodźca, tylko nie chcemy tego zobaczyć. Ja nie wiem, czy tutaj nie jest właśnie ten problem z obcością, bo dobrze wiemy, że to nasza wina choćby, bo jednak współczesny kryzys klimatyczny czy wiele konfliktów na świecie to jest polityka czy gospodarcza, czy polityka ekonomiczna, taka też polityczna, społeczna krajów Zachodu, Europy. To jest ciągle gdzieś odcinanie kuponów od starego porządku kolonialnego, czy współczesnego neokolonialnego. Poza tym kryzys klimatyczny tak naprawdę został gdzieś zainicjowany przez nasz rozwój ekonomiczny, prawda? Więc my dobrze wiemy, że ci ludzie, którzy w tej chwili przez morza próbują dopłynąć do Europy, to są też bardzo często ofiary, prawda, naszego działania. Ale wolimy właśnie nie nazywać, wolimy tą sferę nicości, czy wolimy ukryć się za tymi pojęciami deprecjonującymi. Czyli raz jeszcze zwierzę pozostaje takim wręcz emblematem obcości. Ale jestem zainteresowana, zastanawiam się, na ile, prawda, ta figura zwierzęcia, ona pozwala nam teraz dotrzeć do uchodźcy, czy właśnie gdzieś zatopić go nawet tak symbolicznie. No więc ja tam zwracam uwagę na to, że nawet jeśli mówimy o zwierzętach w takim trochę innym dyskursie, takim właśnie, który zaczął się od Benthama, prawda, jako braci, mniejszych praw i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, zawsze wśród zwierząt jest taka podkategoria robaki. Robaki. To znaczy kochamy konie, kochamy psy, mamy litość dla krów i świń, ale robaki to robaki. I ta kategoria jest wykorzystywana do chyba takiego najbardziej skutecznego i ohydnego traktowania obcych. To zaczęło się, tak naprawdę nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale znamy to oczywiście z narracji Goebbelsa wobec Żydów. Ja byłam w totalnym szoku, kiedy usłyszałam naszego prezesa Kaczyńskiego, który o uchodźcach mówi właśnie jako o nosicielach pasożytów. I to jeszcze w taki wyrafinowany sposób, dokładnie taki goebbelsowski powiedziałabym, no przykro mi, ale to jest porównanie, które jest faktyczne, że to są nosiciele takich pasożytów, które im nie szkodzą, a nam mogą szkodzić. To znaczy, że ta odrębność uchodźców jest radykalnie inna, bo im pasożyty nie zaszkodzą, bakterie im nie zaszkodzą. Więc wykorzystywanie to nazwałam tam biologizacją, że po prostu ci inni obcy są nosicielami chorób, insektów, zakażeń, zarażeń, no tego, czego boimy się najbardziej. Ja obawiam się, że to będzie jeszcze w czasach pandemii teraz wykorzystywane. Natomiast rzeczywiście figura uchodźcy, która pewno gdybym pisała tę książkę lat temu 20, to ona w ogóle by nie funkcjonowała. Natomiast ona teraz funkcjonuje zarówno w takim porządku no, historycznym i faktycznym, bo ci uchodźcy są u tych naszych bram i pukają do Europy albo toną i giną, ale z drugiej strony to, co się dzieje
globalnej perspektywie, czyli mam na myśli kryzys klimatyczny i tak dalej, pokazuje nam, a w każdym razie powinno pokazywać, że my wszyscy możemy być uchodźcami, że wystarczy, że się zmieni temperatura o kilka stopni i my będziemy szli na południe, tak jak dziś w południe idzie. Pomyślałem, że nasz los jest wspólny i tym bardziej dziwi to zupełne niezrozumienie tych, którzy uciekają przed głodem, cierpieniem, bezrobociem, śmiercią, chorobą. I my ich traktujemy, no właśnie, traktujemy ich z dystansem, to mało powiedziane, ale też ja zwracam uwagę na to w mojej książce bardzo często, że ta nasza sytuacja tej enklawy bogactwa, bo jesteśmy i żyjemy w enklawie bogactwa, to oczywiście dokładnie tak jak mówiła pani profesor, ona jest zbudowana na kolonializmie, ona jest zbudowana na naszej ekspansji, na naszej eksterminacji. I oczywiście niektórzy powiedzą nie naszej, trzeba używać tutaj innej formy, ale my, Polacy, jesteśmy beneficjentami dobrobytu europejskiego, należąc do tej wspólnoty, a ten dobrobyt europejski tak naprawdę jest oparty naprawdę na straszliwym wyzysku. Ja muszę powiedzieć, że właściwie całe to ćwiczenie, które zrobiłam i które trwało wiele lat, bo to też było seminarium opcyjne wykluczone, które trwało prawie 6 lat. Ja wtedy zaczęłam czytać takie teksty, których w Polsce się kanonicznie nie czyta, czyli teksty kolonialne. Zaczęłam to od Todorowa, od podboju Ameryki. To jest mocna książka i tam są podane pewne fakty, one mogą być kwestionowane o tam kilkunastu czy kilkudziesięciu milionach unicestwionych istnień, nie tylko na skutek podboju, ale również na skutek chorób, niewolnictwa i tak dalej, i tak dalej. I widać wyraźnie, że ta Europa, która jakby zaczyna swoją ekspansję i siłę w roku 1492, to Kolumb zdobywa Amerykę, Hiszpania i Anglia wyzwalają się w cudzysłowie od Żydów i muzułmanów i zaczyna się ekspansja jakby państwa, które, znaczy wspólnoty, która stanie się nowoczesna. Że ta cała Europa oparta na tylu zbrodniach, na takiej eksterminacji, na takiej eksploatacji, na takim uprzedmiotowieniu ludzi, że właściwie powinniśmy, jak mówię kolokwialnie, rano wstawać i walić głową w mur z poczucia winy, cośmy temu światu zrobili. Światu w sensie ludzi, w sensie dzikich niewolników, Żydów, w sensie wszystkich, których traktowaliśmy jako przedmioty, ale również w sensie klimatu i przyrody. Teraz jak bierzemy Todorowa, który dosyć szczegółowo cytuje Kolumba, Corteza, Sepulwedę i tak dalej, no to widzimy, że ten dziki, ten obcy, który stanie się potem niewolnikiem, bo to jest podobna figura, on jest właśnie utożsamiany ze zwierzęciem. On jest zwierzęciem de facto. Znaczy tych metafor zwierzęcych w tekstach pisujących, czy niewolnictwo w Kongo, czy Ameryka Południowa, czy w Afryce, wszędzie, jest po prostu mnóstwo. To są po prostu jakby zwierzęta. No a z drugiej strony też wiemy, że to, co się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to jest nasze traktowanie przedmiotowe zwierząt. To jest właśnie ten przemysłowy chów, który jest największym trucicielem środowiska. Więc jakby ta figura zwierzęcia, która z jednej strony jest pejoratywna i która służy jako mechanizm wykluczania i eksterminacji, a z drugiej strony ten stosunek do zwierzęcia jako do przedmiotu, obiektu eksploatacji, który przyczynia się do naszego końca, wydawała mi się być czymś niesłychanie ważnym, no ale ona jest nie dość ważna w kulturze, nie dość ważna. Teraz obserwuję tą tak zwaną piątkę dla zwierząt, bo rzeczywiście są sytuacje, w których musimy być może zabić jakieś zwierzę, kiedy umieramy z głodu, ale na pewno nie musimy nosić futer, na pewno nie musimy bawić się w cyrkach,
Na pewno nie musimy wykonywać tyle eksperymentów na tych zwierzętach, a na pewno nie musimy mieć tego przemysłowego chowu, bo naprawdę można ograniczyć spożycie mięsa nawet, no, nawet z powodów w kategoriach takiego myślenia o nas i przyszłych pokoleniach, że po prostu powinniśmy zostawić planetę co najmniej w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy. A jeśli będziemy nadal powiększali ten chów zwierząt i wszystkie konsekwencje związane, to się źle skończy. Mam jeszcze jedno pytanie, które wiąże się z tymi murami, z tymi granicami, które wyznaczamy. W zasadzie na linii normalne, a inne, dziwne. Tutaj ten obcy właśnie staje się takim dziwolągiem. Zresztą w XIX wieku, jeszcze w XX wieku były na przykład ludzkie zoo. W tych ludzkich zoo przecież pokazywali przedstawicieli różnych etnicznych grup Afryki. Czy znaliśmy freak show? Freak show to też, prawda, był trochę cyrk, trochę teatr, gdzie były pokazywane osoby, które nie mieli mieściły się w normie choćby biologicznej, czyli człowiek o dwóch, trzech nogach, czy prawda, najmniejsza kobieta świata, człowiek kościotrup. Pani profesor pisze o hybrydach, które się nie mieszczą, są właśnie gdzieś graniczne, chociaż bliższe są właśnie obcości, czy wiążą się z tą kategorią obcości, bo jednak to jest szaleniec, to jest inny, to jest wilkołak, czy to jest, ja się zastanawiam, transwestyta, osoba, która postępuje jak chce, a może też współcześnie mamy takie freak show, bo jak przyjrzeć się różnego rodzaju programu reality, gdzie możemy obserwować a to najdziwniejsze choroby, a to jak osoby na przykład z zespołem Downa radzą sobie na co dzień z różnego rodzaju zadaniami, to trochę wchodzimy w taką starą formę freak show, tylko już to bardzo elegancko nazywamy, prawda? To robiliśmy do tego takie cywilizowane formy i natomiast tu gdzieś ciągle jest takie odrzucenie, nienawiść, czy też myślę radosne oko, że ja jestem normalna, to oni są jacyś właśnie obcy. No tak, ja trochę jakby żałuję, że tą książkę skończyłam, nim zaczęła się wielka afera z osobami LGBT, bo akurat ta walka, walka emancypacyjna osób LGBT, pokazuje coś bardzo ważnego, mianowicie, że ta binarność, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, na której opiera się nasza kultura, ale która de facto jest przyczyną bardzo wielu wykluczeń, ona powinna zostać zniesiona. My mamy w głowie człowiek, zwierzę, rozum, uczucia, mężczyzna, kobieta i tak dalej, i tak dalej. Ta binarność, która jest jakby zarówno należy do kategorii porządkujących nasz świat, do kategorii percepcji, ale zarazem do kategorii normatywnych, bo wiadomo, że w tej parze zwierzę-człowiek, człowiek jest wyżej, w parze kobieta-mężczyzna, mężczyzna jest wyżej, czarny-biały, biały jest wyżej i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio właśnie to, co reprezentują sobą osoby LGBT, pokazują to, co oczywiście niektóre filozofki albo niektórzy filozofowie, tacy jak Foucault czy Butler, dawno temu odkryli, płeć jest kontinuum. Wszystko jest pewnym kontinuum. Zrobił to też Darwin, pokazując, no to jest kontinuum. To nie jest tak, że po prostu zwierzę zostało stworzone przez Pana Boga i człowiek w zupełnie innym porządku i dlatego ten pierwszy może być przedmiotem eksploatacji tego drugiego, tylko to wszystko jest kontinuum i kontinuum jest również między różnego rodzaju formami naszej płciowości, naszych cech i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że my jesteśmy w takim momencie, o ile ten moment zostanie wygrany, a nie przegrany, w takim momencie ja to nazywam oczywiście emancypacją, chociaż niektórzy nazywają to wojną kulturową czy wojną tożsamościową, że wchodzimy do takiego świata, w którym te dualizmy przestają obowiązywać, że naprawdę mamy ciągłość, mamy urozmaicenie, mamy kontinuum. Ludzie
czują się mężczyznami albo kobietami, albo nie czują się mężczyznami, ale nie do końca kobietami i tak dalej, i tak dalej. I ta moja, tam kilka podrozdziałów poświęconych pokazaniu, że ta różnica między zwierzętami a ludźmi bywa zatarta. I ona bywa zatarta, ale oczywiście budziła najpierw potworne przerażenie właśnie w postaci różnych hybryd, mieszańców. Ja zresztą pamiętam, wiele lat temu znalazłam taką książkę, która była pełna zdjęć takich osobliwości, właśnie człowiek z dwoma głowami i tak dalej, i tak dalej. Słowoobraz Terytoria też wydało taką świetną książkę Monstruarium o różnej historii, o historii właściwie różnego rodzaju tak zwanych monstrów. A według mnie to są takie prace, które pokazują nam, że to nie są takie jakieś nadzwyczajne przypadki, że tak naprawdę no nie mamy do czynienia z takim wielkim hiatusem między zwierzętami a ludźmi, między kobietami a mężczyznami, że to wszystko jest bardziej, bardziej płynne. No i dlatego ta książka jakby kończy się takim postulatem, czy taką próbą opisania posthumanizmu. Bo humanizm to właśnie był ten paradygmat kulturowy, który bardzo silnie opierał się na owych dualizmach. Taka zresztą cała filozofia, cała metafizyka. No a teraz jesteśmy w takiej epoce, w której, jak sądzę, nastąpiło załamanie tych dualizmów. No i pojawiła się jako coś normalnego ta hybrydalność. Nas wszystkich de facto. To znaczy, gdybyśmy nie byli przez tę kulturę kształtowani w sposób tak jednoznaczny na kobiety, mężczyzn, na normalnych albo nienormalnych i tak dalej, to pewno mielibyśmy do czynienia ze znacznie większym, po pierwsze, bogactwem różnych form osobowości, sposobów funkcjonowania, jak i z pewnym kontinuum i, jak sądzę, ze znacznie większą tolerancją czy akceptacją tej różnorodności. No bo de facto ta moja książka to jest książka o nietolerancji, o szkodliwości postaw ksenofobicznych, które nie wynikają z naszych prywatnych motywacji tylko, ale które są głęboko osadzone na kulturze, którą Jacques Derrida słusznie nazwał fallologocentryczną, czyli patriarchalną, racjonalną i europocentryczną. Chociaż z drugiej strony oczywiście nie sposób nam poza to wyjść. Można wyjść poza Lewinasa. Ja lubię Lewinasa z wielu powodów. To znaczy ja lubię jego priorytet etyki nad ontologią. I to ta twarz innego, która wzywa nas do podstawy odpowiedzialności, wydaje mi się bardzo ważną figurą etyczną. Ale z drugiej strony, jak wiemy, ta twarz innego to jest twarz ojca albo syna, to jest twarz mężczyzny, kobieta jest w domu, tak jak pani profesor mówiła, ona tam w domu gdzieś tam mięciutko sobie siedzi i tak naprawdę nie jest tą twarzą, która wzywa do odpowiedzialności. A Judith Butler nawet zauważyła, że na przykład Palestyńczyk nie może być twarzą innego. Czyli widać już ograniczenia samego Lewinasa do Europy, do męskości i tak dalej. No jakby, no poza to może to właśnie robi Butler. To robi też Nussbaum. Ale czy my możemy wyjść poza ten europocentryczny punkt widzenia i tą siatkę wartości i pojęć? Tego, szczerze powiedziawszy, nie wiem. To znaczy, ja nie mam tam żadnych aspiracji, żeby spoglądać na świat czy na problematykę wykluczenia z innych perspektyw. Z perspektyw, nie wiem, buddyjskich, wschodnich. Nie mam do tego absolutnie żadnych narzędzi, oprócz tego, że próbowałam przybliżyć te teksty postkolonialne, które teraz się pojawiają, Membe na przykład, czy Said, czy jeszcze wiele innych. No ale oczywiście no, są pewne granice, których nie uda nam się przekroczyć. Można przekroczyć granice kobiecości, można przekroczyć granice różnych kategorii filozoficznych i różnych systemów, ale jest jakaś trudność z tą naszą Europą. Jesteśmy strasznie w niej zaskupieni.
Drodzy Państwo, i o tych próbach przekroczenia, powiedziałabym o klątwie białego człowieka, czy o homomenzura, jakiej znajdziemy w Człowieku witruwiańskim, mam nadzieję, będziemy rozmawiały w drugiej części. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.